dziś w Republice Historii 11 dzień października jeśli wierzyć historykom muzyki, muzykologom i biografom był to Ostatni koncert w dnia 11 października roku 1830, ostatni koncert dany w Warszawie przez bardzo młodego wtedy jeszcze, ale już świetnie zapowiadającego się zarazem pianisty i kompozytora, twórcę muzyki Fryderyka Chopina. To będzie dobra okazja, żeby w ogóle pochylić się nad Fryderykiem, nad postacią Fryderyka Chopena i nad jego czasami. Fryderyk Chopin wielkim muzykiem był. No to wie każdy Polak, już trudniej odpowiedzieć na Pytanie dlaczego był wielki. Co ciekawe, być może yy, łatwiej znaleźlibyśmy odpowiedź na to drugie pytanie, dlaczego był wielki, wśród Japończyków, którzy pokochali muzykę Chopina, kochają ją do dzisiaj, potrafią tam odnaleźć jakieś niesamowite natchnienia, nies niesamowite yy, nuty. Frédéric Chopin, kim on tak naprawdę był, jeżeli chodzi o narodowość? No, Francuzi powiedzą krótko, Frédéric Chopin, no przecież był Francuzem, tak? Jego ojciec był francuzem. Znaczną część życia Fryderyk spędził we Francji. My będziemy oczywiście bronić jego polskości, bo urodził się w Polsce. Mówił po polsku. Młodość, dzieciństwo spędził w Polsce. Czy był Francuzem czy Polakiem? Ta kwestia może pozostawać otwarta. Jedno jest pewne, kompozytorem był na pewno. Polskim I to jest coś, co powinniśmy, gdy rozmawiamy o Fryderyku Chopinie, pamiętać. Jego czasy określane są niekiedy jako romantyzm. Czasy, w których tworzył, powstawała jego muzyka. I rzeczywiście tak było. Czym był romantyzm w Europie, czym był romantyzm w Polsce? Między innymi zwróceniem się ku. Ludowości, bardzo szeroko rozumianej twórczości ludowej, także muzycznej, ale również plastycznej, do pewnych opowieści ludowych. Pewne motywy ludowe trafiały wtedy na salony, trafiały do kultury wyższej. Była to jedna z wielu takich epok, gdy zaczynała królować. Kłopomania, to jest późniejsze znacznie określenie polskie, ale ta fascynacja ludowością była również wtedy w romantyzmie obecna i ona jest bardzo mocno wyczuwalna w twórczości Fryderyka Chopina. My kojarzymy czasem Fryderyka Chopena z dworkiem, niewielkim dworkiem na Mazowszu, żelazowa wola, ale tak naprawdę nasz wielki muzyk, wielki pianista. Większość swojego młodego, wczesnego życia spędził po prostu w Warszawie, obracał się w kręgach związanych z szkołą. Z Akademią Muzyczną, z Uniwersytetem Warszawskim. Otrzymał bardzo dobre wykształcenie, jeśli chodzi o muzykę, znał świetnie technikę gry na fortepianie i całą literaturę muzyczną klasyczną, wtedy uważaną za klasyczną. Natomiast zgodnie z panującą wtedy modą, ale także chyba z własną, z własną fascynacją ludowością. Znał tańce i różne muzyki ludowe, przede wszystkim mazur. Tak? Mazur, który święcił wtedy triumfy na salach balowych całej Europy, nie tylko Polski. Mazurki Chopina do dzisiaj tak? są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej charakterystycznych rodzajów utworów. Młody, dwudziestoletni, wtedy dwudziestoletni Chopin, który grywał wcześniej, jako bardzo młody człowiek, między innymi dla cara grywał, dla wielkiego księcia Konstantego na koncertach, był rozchwytywany przez wielkich tego świata. Udawał się w listopadzie roku 1830 na, nazwijmy to, tournée tak, po zachodniej Europie. Nie zakładałby najmniej emigracji, no ale jak doskonale wiemy skąd inną pod koniec listopada, kiedy on opuścił już granice Królestwa Polskiego, wybuchło powstanie zwane Listopadowym. Powstanie upadło, to było wielkim wstrząsem dla Fryderyka Chopina. On już nigdy nie wrócił do kraju. Pisał utwory, które oczywiście nawiązywały do jego utraconej ojczyzny i to byłby punkt dla tych, którzy twierdzą, że był Polakiem. Był nie tylko polskim kompozytorem, ale z duszy Polakiem. Zrobił ogromną karierę i jako wykonawca muzyki, i jako pianista, i jako twórca, kompozytor. No Najlepszym dowodem jest to, że najlepsi pianiści na świecie do dzisiaj Walczą w konkursach szopenowskich. Do dzisiaj starają się na swój sposób interpretować jego utwory, a my możemy jego pomnik oglądać w warszawskich łazienkach. I byłoby to wszystko w dzisiejszej Republice Historii.